Jest piątek, za niecałe 20 godzin wielki mecz. Pierwszy w historii mecz drużyny KTS weszło. Rywalem tego zespołu będzie drużyna Kartofliska. No to najwyższa pora uda się teraz na oficjalne przedmeczowe ważenie. Kto się dzisiaj najbardziej zważy? Nie, ja nie mogę. No i już po ważeniu, nie wiem kto się najbardziej zważył. W każdym razie jest już sobotni poranek, dzień meczowy. I jako, że my gramy o godzinie 15 dopiero, to żeby się wczuć w futbol na najwyższym poziomie, skoczę sobie jeszcze na meczyk Interu Warszawa. Ależ kapitalne meczycho się trafiło. Inter przegrał, o dziwo. Ale była to bardzo pożyteczna lekcja futbolu. Wiem jak ładną bramkę stracić. O kurwa. Ja pierdolę. Wiem jak się strzela rzuty karne. O. Co? O kurwa. Panie trenerze, bo my dzisiaj jako Kartofliska gramy ważny mecz. Zespołem weszło. No. No i większość zawodników zapomniała się przygotować do tego spotkania. Ja, i jakieś porady od trenera, co zrobić w ostatniej chwili, żeby dobrze się zaprezentować. Ale już mi dał pytanie teraz. Grać na ciebie. Jesteś super skuteczny. Możecie być spokojni o tym. To teraz Wiona, Marymont i teorie przemienimy w praktykę. Już na stadionie. Mecz za 45 minut. Przybierajcie się, no. A po co? Może nie przyjdzie. Dzisiaj bardzo poważne wyzwanie, bo zagramy bez trenera. Potrzebny nam trener, ta drużyna, to samograj, nie? Tak. Gra, ty gra sam. A może będziesz trenerem dzisiaj? Nie mam tablicy teraz tego. Bez tablicy to nie jest trenowanie. Pan prosto z Neapolu. Wypoczęty? Godzinę snu. Godzinę spałeś? Aż za dużo. Dobra. A na jakiej pozycji zagrasz? Na ławce. Nie, na jaką się nadajesz? Na żadną się nie nadajesz? Nie. Ja nie mam piłki prostokątnej. Potrzebuję nowej koszulki, bo ta z zeszłego roku już się nie mieszczę. Kolory są, ale rozmiar się spierdzielił. Prezes zespołu KTS weszło. Skrzydłowy zespół Kartofliska. Pierwszą połowę pan prezes Olkiewicz zagra u nas. Będziesz grał? Jestem odpowiedzialny za pirotechnikę. Pici polo, kurwa. Odpowiedzialny za pirotechnikę. Cześć. Cała gra dzisiaj miała być oparta na Jurasie. Ale Juras nie przyszedł i nawet nie powiedział, że go nie będzie. No trochę taktyka się wysypała, ale jest zastępca Jurasa. Przepraszam bardzo, kto jest zastępcą Jurasa? Ja, podobno mam łokciami. Uderzać i do parteru. Mogiel, podglądałeś ich? I co? Będzie ciężko. Na nich patrzę, oni w 30 mniej ważą niż my w 18. Ej, zdradź trochę o tych ogurasach waszych. Kurwa, z KTS weszło. Nie boję się tego meczu z Kosiku. Znaczy, no chłopaki grają w piłkę, no i to widać. No. Ej, ty Matusiaka kryjesz? Tak. Kto to jest Matusiak? Kto to jest Matusiak? Pokaż mi. I co? Mecz życia dzisiaj? Mecz życia to już grałem 18 lat temu, to się nie powtórzy. A kiedy ostatni raz w piłkę grałeś? Widzisz, jakieś 3 lata temu? Na boisku? Ale to nieźle. No, nie, no bardzo dobrze, zerwałem Achillesa. Potem tej pory psychicznie przygotowuję się do następnego występu. Do następnego, do zerwania dzisiaj. Drugiego Achillesa. To dzisiaj, tak, prawego. Tylko od razu jak zerwę, to proszę, żeby ktoś mi na lewo zatrudnił, żebym miał za darmo operację zrobioną. To jest nasza armata. Na drugą połowę jesteś będę... naszą armatą? Na drugą połowę będę gotowy. Panie Janku. Dzień dobry. Dlaczego można się spodziewać po panu? Ja jestem zadaniowiec. A zadanie jakie dzisiaj drużyna wyznaczyła? Bo trenera przecież nie ma. Jak na razie przyniosłem wodę, więc wywiązałem się z pierwszego zadania. Prawda, kurwa, już się zgrzałem. Dużo tej wody tutaj. Dzień dobry, panie ekspercie. Ile pan typuje? Dużo. Kto wygrał? Do nas, bo i tak nie kopię. Goły remis. Goły remis. 8-8. Zdychę? Dychę? 12. Mi się wydaje, że jak się w 30 zmieścimy, to będzie dobrze. A co pan ma w plecaku? A pani pomaca. Ach. Ty, przytrzymaj tego. Ja będę ściągnąć. Wyjmij butelki. To który piłeś? A brzuch? Nie piłem wczoraj. Aha, tak. Ty nawet parówki jeszcze idziesz. Dzień dobry, przywitam się tak, bo już jestem mokry, spuszony, zmęczony. Ale nie tak robią! Oj, zaraz słońce ci nie służy. Oj, spuszczaj. O kurwa, ile ludzi przyszło. Jak ktoś będzie pyszczeć, to mamy to. Nań, kurwa, specjalnie do roboty pojechałem po nas. Nie jesteś solny. A tą panca.
działa, no. Nas na sądzie powinno się to niesamowite burzenie rozpocząć, ale zdaje się, że nie ma sędziego. Kto dziś wygra, dziewczęta? Karto, fliska! Radek, idziemy chyba. Gdzie jest kapitan? Dobra, to zaczynamy tą masakrę. A to jest najgorsza robota we świecie, bo musisz zapierdalać po tej linii, a normalny główny sobie stoi i patrzy. Ja będę stał tutaj. Włoscy sędziowie. Za moment to spotkanie się rozpocznie, piłkarze są już w kole środkowym, czekamy jeszcze na sygnał arbitra, no i za moment to spotkanie się rozpocznie. W tym momencie mamy pierwsze kopnięcie w tym spotkaniu. Masz moje papierosy? Mam. Jak tam? Dawid, czas na spalonego! Chyba 0-1, a nie. Laga. Kurwa! Chuj w czarnej, kurwa! Dobrze, rzeźnik wysoki poszedł do muru. Pyda wysoki, nie, bardzo mocno. Poczekaj, to widzę od najwyższego do niższego. O kurwa, telefon z trybun. Dobra, pieniądze przyjechał na sędziów. Zaraz wracam. Ten, walizkę chcesz? Strona boiska, dośrodkowanie teraz piłki na pole karne. Jest tam Rekus, jeszcze szansa dla Madeja. No i jest rzut karny w tej sytuacji. Szło Madej kontra Muszyński, Madej! Jest bramka dla ekipy Kapetła, więc 1-0 prowadzą papierowi gospodarze tego spotkania. Dwa razy piłkę dotknąłem! Halo! Yeah! O kurwa, dzień dobry! Czytałeś moją książkę? Czytałem swoją książkę. Oczywiście, więc teraz napiszę wódeczki razem z nami. No jeszcze raz mogę zapisać to. A teraz dla ciebie. Przepraszam, na chwilę muszę ci przerwać. Prowadzimy już 2-0, to jest dobra wiadomość. 2-0 jest do odrobienia. To jest niebezpieczny wynik. To jest niebezpieczny wynik. Na to liczyliśmy. Wpadli w sidła. Jak się siedzi na ławeczce? Zmęczyłem się. Kolejna szansa dla KTS-u. Rekusy strzela. I to jest trzecia bramka dla ekipy KTS. I się grzej. Nie, no ciepło jest. Co tam w internecie, panie Mogiel? Patrząc po Instagramie, wszyscy są na tym meczu. Lipa samobója pierdolą. Gratuluję brameczki. Dziękuję. Chociaż ktoś. Przynajmniej ktoś strzelił. No i tutaj ekipa Kartoflisk stara się budować te ataki, ale powiem ci szczerze, że wygląda to bardzo, bardzo mizernie. Zadowolony wstępu? Tak. Jaki Jurek Mordo. O! Jest! Wreszcie! 5-0 do przerwy! Jest. Ostatni mecz Olkiewicza w zespole Kartofliska. W drugiej połowie wystąpi już w drużynie rywali. Dobra, kto do zmiany teraz? Ale wiecie co mnie cieszy, że nie zostawię. 30 nie będzie. 14 będzie. 14 będzie, teraz już nie. Ile razy piłkę miałeś? Raz jak ręką zagrałem. A nie miałeś? Drugi raz? Nie. Ale jak wprowadźcie jakiegoś nieuprawnionego, 3-0 będzie lepiej wyglądało. O której zaczęli? Ktoś trzyma czas? Teraz jest szansa dla nas. Olkiewicz próba tutaj uderzenia. O! Jaki pościg! Kuba, szybciej! Jeszcze szybciej! Kolejna bramka dla nas. Prowadzimy w tym spotkaniu. Dobra, 6-0, wchodzimy zaraz i to zmieniamy. Który chętny? Który chętny? Dalej mnie ta noga boli. Zanosi się chyba na dwucyfrowy wynik, przynajmniej tak mi się wydaje, że strzelimy tutaj jeszcze kilka bramek. 0-7, czyli nasz ulubiony wynik.
Świetna szansa, piłka do Zdyba, jest szansa, jest gol dla ekipy KTS-u. 10. bramka, weszło. Dawid. 10-0. Prowadzimy. Tyle. Jak to się stało? Nie mam pojęcia. Gdzie te buty? To ile na razie przegrywamy? 11 albo 12. 12? No 14 typowaliśmy po pierwszej połowie. A jest szansa, że jednak strzelimy im jakiegoś gola? Jest w rewanżu, wiara w rewanżu. Jak wrażenia? Widzisz moje płuca? I proszę Państwa, w tym momencie zakończyło się to spotkanie, a więc wygrywamy ten mecz wysoko. Jak się podobało mecz? Lepsi byliśmy, nie? Znakomity. Byliście dużo lepsi. Ja nie wiem w ogóle co za wynik, tak niż przypadek. Nie, sędzia był stronniczy, wydrukował ten mecz. Powinno być w drugą stronę, przynajmniej 3-0. Bardzo ładną piosenkę ci mi się wymyślili o was. Siwe włosy, bardzo mi się podobało. Słyszałeś, co to jest za drużyna, co piwo pije wciąż? I wódki pełna miska, kartofliska. Właśnie nie wiedzieliśmy, w jaki sposób się możemy odwdzięczyć publiczności. No przecież kurczę, nie grał na boisku. No. Ale przegraliśmy 13-0. 14. 14 było? Nie, 13. 14. 13. 14. 14.